Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji wiceministra infrastruktury pana Rafała Webera dotyczącej nowego rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku. Panie ministrze, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym została zakomunikowana bardzo ważna i bardzo dobra informacja z punktu widzenia rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. Otóż inicjatywą rządu Prawa i Sprawiedliwości jest rządowy program budowy dróg krajowych, który ma sprawić, że Polska docelowo po 2030 roku będzie objęta ponad 8 tysiącami dróg szybkiego ruchu. Na rządowy program budowy dróg krajowych zostały zabezpieczone środki finansowe. To aż 292 miliardy złotych. To pokazuje skalę inwestycji, które w ciągu najbliższych 10 lat chcemy przeprowadzić. Wskazaliśmy jako Ministerstwo Infrastruktury szereg dróg, które w ramach tego programu chcemy zrealizować. Oczywiście skupiamy się na drogach szybkiego ruchu, na drogach klasy S. Chcemy zakończyć A2, chcemy zakończyć A1, ale także chcemy poszerzyć A4 od Tarnowa przez Kraków, Górny Śląsk, Opole, Wrocław aż do Krzyżowej. Chcemy również poszerzyć do 3, a miejscami 4 pasów autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Ale w rządowym programie budowy dróg krajowych są również inwestycje bardzo istotne z punktu widzenia Podkarpacia. W ramach tego programu zabezpieczyliśmy środki finansowe na budowę drogi ekspresowej S74, oczywiście na całej długości między Niskiem a węzłem z S12 pod Sulejowem. No ale ten najbardziej nas interesujący odcinek, czyli Nisko Opatów, oczywiście też znalazł swój wyraz w zapewnieniu finansowania. Prawie 3,5 miliarda złotych. Na tyle szacujemy wykonanie tego ponad 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 i takie środki w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych zostały na ten cel przypisane. O tym, jak ekspresowa 74 jest ważna dla regionu, mówią przede wszystkim samorządowcy, bo to oni od wielu lat postulują o to, aby ta inwestycja została zrealizowana. Samorządowcy ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Sandomierza dostrzegają w niej nie tylko otwarcie komunikacyjne i transportowe naszego regionu, ale liczą, że ta droga wzmocni potencjał gospodarczy, że przyczyni się do tego, że inwestowanie w naszym regionie będzie jeszcze bardziej atrakcyjne niż w tej chwili. I z takimi nadziejami również, takie nadzieje wyrażają właśnie przedstawiciele w zasadzie czwór miasta, bo do tych trzech, o których wymieniłem, trzeba dodać jeszcze Nisko, bo to przecież terytorialnie w Nisku, na terenie granic administracyjnych gminy i miasta Niska, 74 będzie łączyć się z Via Carpatią. I cieszę się bardzo z tego, że te postulaty, te głosy samorządów zostały przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego dostrzeżone. I oprócz tego, że w tej chwili prowadzimy prace przygotowawcze nad wyznaczeniem odpowiedniego wariantu 74, o tych pracach przygotowawczych powie więcej pan dyrektor Bogdan Tarnawski, ale przypisaliśmy już na realizację tego celu konkretne środki finansowe. I to jest bardzo istotne, że już w tej chwili chcemy pokazać, że nasze intencje mają wymiar bardzo konkretny i praktyczny. Bo są tacy, którzy mogą powiedzieć, no tak, prowadzą prace przygotowawcze, ale jeżeli przyjdzie do realizacji, no to nie mają środków finansowych. My mówimy nie, mamy środki finansowe, już w tej chwili przypisujemy je do poszczególnych inwestycji drogowych i wtedy, kiedy trzeba będzie, te środki zostaną uruchomione, przetargi wykonawcze zostaną zrealizowane. Także rządowy program budowy dróg krajowych, który wczoraj został ogłoszony, jest takim elementem, kolejnym elementem
wiarygodności rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, wiarygodności również Ministerstwa Infrastruktury, które od 6 lat koncentruje się na tym, aby usprawniać system komunikacyjny naszego kraju i również naszego województwa. Jest tutaj ze mną obecnie radny miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka, nie tak dawno jeszcze pełniący obowiązki prezydenta Tarnobrzega. Spotykaliśmy się właśnie wtedy, rozmawiając o potrzebie i oznaczeniu 74. Pan radny wskazywał na to, że rozrastająca się strefa ekonomiczna tutaj w Tarnobrzegu mogłaby lepiej prosperować, mogłaby lepiej funkcjonować, gdyby był właśnie dojazd z niej bezpośredni do drogi szybkiego ruchu. I wskazanie tej inwestycji z zabezpieczeniem środków finansowych pokazuje, że chcemy tego typu miejsca rozwijać, chcemy tego typu miejsca jak strefy ekonomiczne uzbrajać i pokazywać, że w nich naprawdę warto inwestować, bo państwo polskie zapewni do tego rodzaju, tego typu miejsc sprawny, bezpieczny i wygodny dojazd. Także dzisiaj jest tutaj z nami pan radny, jest Kamil Kalinka. Myślę, że potwierdzi te nasze rozmowy, potwierdzi te swoje słowa, które i wtedy, i teraz wypowiadał, bardzo mocno angażując się w to, aby S74 została dostrzeżona z pozycji Warszawy i aby te elementy rozwojowe samego Tarnobrzega zostały uruchomione. Jest też pan dyrektor Bogdan Tarnawski jako dyrektor Podkarpackiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Opowie o zaawansowaniu tego projektu, opowie o miejscu, w którym jesteśmy i co w ciągu najbliższych miesięcy będziemy wykonywać. Natomiast też potwierdzi to, co powiem za chwileczkę, że jesteśmy bardzo bliscy tego, aby ogłosić przetarg na dobudowę drugiej jezdni na S19. I to kolejna inwestycja, która została zabudżetowana w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych. W tej chwili S19 między Sokołowem Małopolskim a Stobierną, a Jasionką funkcjonuje w sposób ograniczony. Tam mamy do czynienia z parametrami drogi o charakterze 2+1, czyli takiej niepełnej drogi ekspresowej. O tą decyzję podjęli nasi poprzednicy. To bardzo zła decyzja, to decyzja, która niesie z sobą bardzo negatywne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, konsekwencje. Na tym odcinku dochodzi do wielu wypadków, też niestety tych wypadków śmiertelnych. I my chcemy tą błędną, tą złą decyzję skorygować. Przypisaliśmy środki finansowe, prawie 0,5 miliarda złotych na to, aby dobudować drugi pas na tym 15-kilometrowym odcinku S19 po to, aby całość tej strategicznej drogi Polski Wschodniej była budowana w standardzie 2+2. Wiele na to wskazuje, że jeszcze w tym roku będziemy w stanie ogłosić przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie drugiej jezdni tego odcinka S19 i do tego właśnie posłużą środki finansowe, które zostały zabezpieczone w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych. Także podsumowując, proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o poprawę jakości komunikacyjnej, ma się jak najlepiej. W tej chwili realizujemy zadania o łącznej długości blisko 1500 km. Są to zadania rozproszone w całym kraju. U nas oczywiście to Via Carpatia. Też w tym roku będą oddawane do użytkowania kolejne odcinki między Rzeszowem a Lublinem, ale już myślimy o kolejnej perspektywie, już myślimy o kolejnej pięciolatce, o tym, co będziemy chcieli robić między 2025 a 2030 roku. Szykujemy się do tego od strony finansowej, zabezpieczając środki finansowe. Jeszcze raz powtarzam, rządowy program budowy dróg krajowych, który w ramach Polskiego Ładu został stworzony, to 292 miliardy złotych, a w tej perspektywie naszego województwa to zabezpieczenie środków finansowych na S74 3 miliardy 400 milionów złotych, a także prawie 0,5 miliarda złotych na poszerzenie S19 między Sokołowem Małopolskim a Stobierną. To ten wymierny, taki realny, dosyć konkretny krok w tym, aby komunikacja naszego regionu stale była poprawiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Proszę o zabranie głosu radnego Rady Miejskiej Tarnobrzega, pana Kamila Kalinka. Panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni państwo,
No, piękny dzień dzisiaj dla Tarnobrzega i oczywiście nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tej pięknej pogodzie, która nas dzisiaj tutaj spotyka, ale mówię o tych wspaniałych wieściach, które napłynęły wczoraj i dzisiaj pan minister z panem dyrektorem nam je tutaj przekazują. Szanowni Państwo, jako samorządowiec, mieszkaniec Tarnobrzega, pamiętam już od wielu lat, jak trwały dyskusje na temat drogi S74. Tylko właśnie to, co pan minister zaznaczył. Zazwyczaj bywały to dyskusje, pomysły, plany, które pozostawały tylko w sferze koncepcji. Od jakiegoś czasu te koncepcje zaczęły się powoli realizować. Dzisiaj mamy wspaniałą wiadomość, że na tę koncepcję zostało zrobione coś, co jest najważniejsze, czyli krótko mówiąc zabezpieczenie finansowe. 3,5 miliarda złotych jest to kolosalna kwota, więc ogromny szacunek, że te środki znalazły się, bo z punktu widzenia naszego miasta, ja nie ośmielę się powiedzieć, że to jest takie otwarcie okna na świat dla Tarnobrzega, bo sami Państwo wiemy wszyscy, jak autostrada A4 wpłynęła na rozwój naszej stolicy, tutaj Podkarpacia Rzeszowa. I też liczymy na to, bo jako samorządowiec wiem doskonale, że wszelkie inwestycje, które mają płynąć w dany teren, rozbijają się przede wszystkim o infrastrukturę. Wiem, bo wielokrotnie rozmawiałem z przedsiębiorcami, czego oni oczekują, jeżeli chodzi o dane miejsce lokalizacji swoich przyszłych inwestycji. Jednym z kluczowych rzeczy to jest oczywiście infrastruktura. Droga S74, tak jak wspomniałem, to jest dla nas szansa ogromna. W związku z tym, że jest świetnie w planach skomunikowana z drogą S19, też w kierunku właśnie centralnej Polski, czyli w przyszłości w stronę centralnego portu komunikacyjnego. Panie ministrze, ja się bardzo cieszę, ponieważ pamiętam lata wstecz, już nawet nie chcę sobie przypomnieć, ile lat temu zaczęliśmy pierwsze rozmowy, można powiedzieć, i starania, zabiegi o to, żeby ta droga po prostu powstała i żeby Tarnobrzeg miał możliwość właśnie takiej wspaniałej komunikacji. I za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu ministrowi, panu dyrektorowi. Oczywiście ogromne podziękowania należą się rządowi Prawa i Sprawiedliwości z panem Mateuszem Morawieckim na czele, bo można różnie sytuację oceniać, ale każdy, kto mieszka w Tarnobrzegu, nie jest w stanie, szanowni państwo, powiedzieć i nie widzieć tych potężnych środków, które przez ostatnie lata tutaj płyną na Podkarpacie, okolice Tarnobrzega. Nie chcę wspomnieć, że nie tylko środki rządowe, których jest bardzo dużo, programy rządowe, które można powiedzieć są niespotykane jak do tej pory w historii. Nigdy ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ze środków rządowych takie miasto jak Tarnobrzeg mogło starać się w ciągu jednego roku o 3 projekty, gdzie w każdym projekcie można się starać o dofinansowanie aż do 3 dróg. Nie było nigdy takiej sytuacji, a to są już kolejne lata, kiedy kolejne nabory są organizowane, szykowane i kiedy możemy szukać środków właśnie, bo jako Tarnobrzeg miasto, które znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bo sytuacja finansowa miasta nie jest łatwa i naprawdę bez wsparcia rządowego w wielu sytuacjach wiele dróg, żłobek miejski, który też był niezwykle potrzebny, nie dałoby się zrealizować. To były marzenia. Dzisiaj te marzenia nasze się realizują i jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Miejmy nadzieję, że żadnych przeszkód nie będzie i że w niedługim czasie te koncepcje, które są tutaj szykowane, aczkolwiek zawsze, szanowni państwo, najważniejsze są środki. 3,5 miliarda złotych to jest niewyobrażalna kwota i ona tutaj zostanie przeznaczona w naszej okolicy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie radny. Proszę o zabranie głosu Bogdana Tarnawskiego, dyrektora Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Panie ministrze, panie radny, szanowni państwo, program budowy dróg krajowych jest realizowany na naszym województwie już od kilku lat i w ramach tegoż programu wykonaliśmy już szereg inwestycji na terenie naszego województwa. Wykonaliśmy, oddaliśmy w użytkowanie ponad 80 km dróg krajowych na wartość ponad 2,5 miliarda złotych. Najbardziej z tego terenu, myślę, mieszkańcy zainteresowani są obwodnicą Stalowej Woli i Niska, która została oddana w użytkowanie w roku bieżącym. Natomiast na etapie realizacji znajduje się dalszych 10 zadań w ramach programu budowy dróg krajowych, a przygotowanie kolejne 12. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 18 miliardów złotych. Najważniejszą na pewno inwestycją jest droga krajowa S19, która w tej chwili na odcinku Lasy Janowskie - Sokołów znajduje się na końcowym etapie realizacji. Podzielona na 6 odcinków, będzie w ciągu tego roku i ewentualnie przyszłego sukcesywnie oddana w użytkowanie, tak abyśmy najpóźniej wiosną przyszłego roku cały odcinek przejazdu z Rzeszowa do Lasów Janowskich, czyli na terenie naszego województwa, przejechali po drodze szybkiego ruchu. Na południe od Rzeszowa jesteśmy na etapie bądź to już podpisanych umów i rozpoczęcia procesu realizacji, bądź to etapów przetargów lub ostatnich kroków przed ogłoszeniem przetargów.
Także całość drogi krajowej nr 19 do Barwinka w ramach programu budowy dróg krajowych i autostrad do roku 2030 roku zostanie wykonana. W dniu dzisiejszym wskazujemy przede wszystkim na to, że w PBDK pokazały się dwie nowe inwestycje, czyli zapewnione mają źródło finansowania dwie ważne, szczególnie dla tego terenu inwestycje. Jest to S74, który odcinek od Opatowa do Niska realizował będzie Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie oraz odcinek drogi S19 Sokołów-Stobierna. S74 w chwili obecnej znajduje się na końcowym etapie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Jest to wszechstronna analiza biorąca pod uwagę wszelkie możliwe uwarunkowania prowadzenia inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych i zdania samorządów, wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, jak również mieszkańców, tak aby każdy głos wskazujący potrzebę bądź to zmiany, bądź ulepszenia tego projektu był wzięty pod uwagę. Po zakończeniu etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na przełomie roku zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zakładamy, że uda się ją uzyskać w roku przyszłym. Kolejnym etapem będzie opracowanie koncepcji programowej, a po opracowaniu koncepcji programowej przetarg na realizację w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Całość zmieści się w programie, czyli do 2030 roku. Mamy nadzieję, że być może nawet nieco szybciej etap budowy zostanie zakończony. Jeżeli idzie z kolei odcinek S19 Sokołów-Stobierna, tutaj mamy zdecydowanie lepszą sytuację, ponieważ już kilka lat temu panowie ministrowie, pan minister Adamczyk, pan minister Rafał Weber podjęli decyzję o przygotowaniu, o skierowaniu jakby pozwoleniu nam na realizację czynności przygotowawczych. Także dziś jesteśmy już na etapie uzyskania decyzji środowiskowej. Jeżeli wszystko tutaj potoczy się zgodnie z naszymi założeniami, to na przełomie tego roku, być może jeszcze w grudniu, w bieżącym roku ogłosimy przetarg na Zaprojektuj Wybuduj, czyli na realizację odcinka Stobierna-Sokołów. Konkretnie mam tutaj na myśli drugą jezdnię. Jest to z technicznego punktu widzenia stosunkowo standardowa inwestycja, dlatego też szacujemy, że jej wykonanie nie powinno zająć dłużej jak do 2026 roku, czyli w takim terminie mielibyśmy całość drogi S19 na północ z Rzeszowa w standardzie 2x2. Niezależnie od tych ESEK, czyli tych największych zadań, jakie realizujemy, wykonujemy również zadania w ramach jeszcze projektu, programu budowy 100 obwodnic. Mamy na terenie naszego województwa 8 takowych obwodnic. Najbliżej tutaj dla tego terenu jest obwodnica Nowej Dęby Kolbuszowej, natomiast na południu mamy obwodnicę Miejsca Piastowego, drugi etap obwodnicy Sanoka, obwodnicę Przemyśla i 3 obwodnice w ciągu drogi Pilzno-Jasło, to jest obwodnica Pilzna, Brzostka i Kołaczyc oraz Jasła. Wszystkie te inwestycje są na etapie zbliżonym, na etapie właśnie wstępnej koncepcji programowej, opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Realizacja ich zakładana jest od lat 2026 do 2030, także w ramach tej perspektywy programu budowy dróg krajowych wszystkie te inwestycje zostaną zakończone. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Jeżeli mają jakieś państwo pytania, to proszę bardzo. Już wiadomo, w którym miejscu ta droga S74 będzie się łączyć z drogą Ojca Karnowskiego? Na dziś jakby jednoznacznie określone jest połączenie z S19 jako węzeł Zapacz. Natomiast na tym terenie w dalszym ciągu jeszcze na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego funkcjonuje 6 wariantów jeszcze z podwariantami, czy 8 wariantów. Oczywiście, że jedne są bardziej prawdopodobne, inne mniej. Niemniej jednak jest to jeszcze dużo możliwości przebiegu tej drogi. W niedługim czasie ta ilość wariantów zostanie ograniczona do 3, a decyzja środowiskowa wybierze z tego 1. Nie można dlatego w tej chwili powiedzieć ściśle o lokalizacji takich węzłów w pobliżu miasta Tarnobrzega, natomiast z tego co pamiętam, w każdym wariancie, w każdym przebiegu skomunikowanie Tarnobrzega i dróg zarówno tych samorządowych, jak i krajowych jest poprzez węzły S74 zapewnione. Dlaczego Tarnobrzeg zostanie odcięty od Szprychy,
która biegłaby z Rzeszowa do centralnego portu komunikacyjnego, omijając Kolbuszową, Tarnobrzeg i Sandomierz. Taka decyzja zapadła. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Praca nad szprychami, które będą komunikowały kolejowo wszystkie regiony naszego kraju z centralnym portem komunikacyjnym, dopiero się zaczyna. W tej chwili trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla odcinka Rzeszów-Łętownia. To nowy odcinek kolei, który będzie odcinkiem kolei dużych prędkości. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część połączenia województwa podkarpackiego z centralnym portem komunikacyjnym, to ostatecznych ustaleń jeszcze nie ma. Pół roku czy 9 miesięcy temu wziąłem udział w takim zdalnym spotkaniu samorządowców z tego terenu i pełnomocnika rządu do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego Marcina Chorały. Tam zostały zaprezentowane bardzo wstępne zakresy prac koncepcyjnych, które później będą uszczegóławiane. I dopiero właśnie te dalsze etapy prac pozwolą na to, aby określić, w jaki sposób Tarnobrzeg zostanie skomunikowany z linią kolejową, która będzie łączyła ten region z centralnym portem komunikacyjnym. Być może będzie tak, że to skomunikowanie będzie bezpośrednie, a być może będzie tak, że do miejsca przesiadkowego będziemy docierać zorganizowaną, ale publiczną i dobrze przygotowaną komunikacją zbiorową. Te prace jeszcze trwają. Także na tą chwilę zbyt wcześnie mówić, że dana szprycha będzie omijała albo będzie przebiegała w bliskiej odległości Tarnobrzega. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Panie Radny, zapraszamy do zdjęcia tutaj Pana Dyrektora też. Obliczkę? Żeby przy tym nas wyjaśniono, jeżeli jest taka możliwość. Dziękuję. Dziękuję.